Ja straciłam wszystko. Całe mieszkanie, cały dobytek, co miałam. Nie mam nic praktycznie. Czekałam 10 lat na mieszkanie, które w ciągu 5 minut straciłam. Ja też jestem w złym położeniu. Teraz bez pracy. Jeden byłem żywicielem. W Stroniu miałem pracę, wszystko. Teraz nie mam nic. Psychicznie to jest człowiek. Jak wyjdzie na to miasto, idzie tam, to cały czas płakać się chce i w ogóle. Serce, dusza płacze, jak to się mówi. Najpiękniejsze dla mnie osobiście w tym wszystkim, co widziałam, było, bo mieszkam między młodymi i w ogóle ludzie, sąsiedzi, którzy czasami nie odzywali się latami. Jak oni się ściskali, jak oni się przepraszali, jak oni pomagali, wyciągali jeden drugiego, wspinał się, gdzie moja córka zawisła na płocie po prostu noga i weszła w ogrodzenie, no to przyszedł sąsiad, ją wziął na ręce, zdjął. No było to takie między ludźmi takie wsparcie. No, zostaliśmy sami sobie na początku. To było straszne. Nie było światła, wody, gazu, no i tej komunikacji. Nie było przede wszystkim tego internetu, nie było zasięgu, gdzie wybiegłyśmy z córką, ja z małym dzieckiem na ręku, jeszcze suchą stopą, ona już nie mogła wyjść, bo woda była i myśmy się nie umiały znaleźć. To było straszne. Biegałyśmy po górach i nie można było z siebie zadzwonić. Ona nie wiedziała, czy ja z tym dzieckiem popłynęłam. Ja nie wiedziałam, gdzie ona jest. Proszę mi wierzyć, jak żeśmy się spotkały z córką, jak ona mnie przytuliła, mówi: mamo, dobrze, że jesteś. Już nigdy więcej do ciebie nie będę krzyczeć.